Polska ma za sobą najlepsze 33 lata w swojej całej tysiącletniej gospodarczej historii, ale jeszcze zachodu żeśmy nie dogonili. Potrzebujemy kolejnych 33 lat. Jakość życia w Polsce jest wyższa niż jakość życia w Japonii i w Korei Południowej, mimo że te dwa kraje są o jedno trzecią u nas bogatsze. Dzisiaj polscy profesorzy zarabiają prawie tyle, co, co kierownik sklepu. Polskie państwo inwestuje w przyszłość, tylko 4 złote z, ze 100 zł naszego dochodu narodowego. Żeby grać tak jak Real Madryt, to musimy wydawać tak, jak Real Madryt, a nie jak motor Lublin. Zawsze byłem zwolennikiem 500 mimo że on oczywiście nie spełnił swojego głównego demograficznego pierwotnego celu. celu, czyli zwiększenia dzietności, ale według mnie 500 plus ucywilizowało polską transformację. Ja widzę CPK tylko jako mały element zupełnie innego cywilizacyjnego projektu. W którym Polska, między Łodzią a Warszawą, buduje nowe przemysłowe serce Europy. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś w bezpośrednim i stałym kontakcie z rządem Chin? Jako jeden z y, ekonomistów, tak. Cały czas nas moim zadaniem jest to, żeby wsłuchiwać się w potrzeby, między innymi rządu chińskiego, i doradzać, starać się mieć dobre pomysły dla tamtejszej gospodarki. Dzień dobry, Patrycjusz Wyżga. witam i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Dida w którym postaramy się wytłumaczyć Państwu pewne zawiłości i detale szerokiego obrazu świata gospodarczego. To, to jestem przekonany, szykuje się prawdziwa intelektualna uczta i sam się nie mogę... Doczekać, żeby zacząć kosztować tego intelektualnego dania. Doktor Habilitowany Marcin Piątkowski, z nami, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i jednocześnie ekonomista Międzynarodowej Instytucji Finansowej z siedzibą w Waszyngtonie. Profesor wykładał na Harvardzie, był głównym ekonomistą PKOBP i ekonomistą w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Dzień dobry, witaj serdecznie. Dzień dobry, cześć. Jest dzisiaj także autorem książki Złoty Wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość książki wydanej, proszę Państwa, pierwotnie w języku angielskim dla zagranicznego czytelnika, bo chciałeś, żeby ludzie wiedzieli, jaki sukces Polska osiągnęła. Tak, bo chciałem jako, chciałem globalnej publice, czyli brazylijskiemu ministrowi finansów, traderowi w Nowym Jorku, czy politykowi gospodarczemu w Tokio pokazać Przykład sukcesu gospodarczego, o którym cały czas wtedy i teraz się bardzo mało mówi. I frustrowało mnie to jako Polaka, ale jako ekonomistę, że we wszystkie instytucje międzynarodowe, globalnie ekonomiści zawsze wspominają o sukcesie azjatyckich tygrysów, a to właśnie my, to Polska. Od 33 lat rozwija się najszybciej w całej Europie i od 30 lat rozwija się szybciej niż Korea, Singapur czy Tajwan. I sądzę, że nasz przykład powinien być jednym z studiów przypadku studiowanych przez wszystkich polityków gospodarczych i ekonomistów na świecie. Na świecie i po to tę książkę napisałem. I będziemy dzisiaj ten to studium w przypadku rozdrabniać i się mu przyglądać. Na czym ten sukces polskiej gospodarki w ostatnich dekadach polegał? Co można powtórzyć, pokazać innym na świecie i co też polska powinna robić w przyszłości? A właśnie, być może to jest dla państwa dla mnie osobiście także w tej chwili niezwykle ważne, to znaczy jak dalej rozwijać polską gospodarkę. O tym będzie decydował już nowy rząd, bo wybraliśmy 15 października nowe władze. Jesteś, słuchaj, sygnatariuszem jednego, jednym z bardzo wielu, to już ponad tysiąc podpisów, listu otwartego, list zainicjowany przez Polską sieć ekonomii. Tytuł tego listu Czas na inwestycje w regenerację. Profesor Leszek Balcerowicz ostatnio ostro krytykował tezy tego listu i tych, którzy go podpisali. RMFFM na przykład mówił tak, to jest błędna diagnoza. Z dokumentów Banku Światowego wynika, że polska gospodarka jest w złej kondycji, bo mamy rekordową inflację, a właściwie mamy stagflację. Ten list, pod którym ty się podpisałeś, to jest wyraz ignorancji lub aberracji, mówi profesor Balcerowicz i dodaje, to jest wasza intelektualna i moralna kompromitacja, bo przecież my w Polsce płacimy rekordowo wysokie odsetki za dług publiczny, bo rekordowa inflacja i perspektywa. Mizernego wzrostu gospodarczego. Jak tu odpowiadasz na takie ciężkie zarzuty znanego profesora? Nie zgadzam się z panem profesorem. Szanuję go, bo miał wielką rolę w polskim sukcesie, szczególnie na początku 1989-90 roku, ale myślę, że pan profesor od tego czasu nie zmienił swojego zdania i cały czas wypisuje te same recepty albo nawet nie tylko, że wypisuje, kopiuje te same recepty na rozwój polski, jakie miał w 1989, 90 roku. A ten pacjent już nie jest tak chory. Już nie jest tak chory, w bo ogóle nie w 1989 znaczy, roku nasz poziom, dochodu był na, na, nasz poziom dochodu był podobny do Surinamu, Ukrainy i ni, był niższy niż Botswanie, a za chwilę, dzisiaj dogonimy poziom dochodu Hiszpanii, więc to jest zupełnie inna gospodarka. Jesteśmy trzy razy bogatsi niż w 1989 roku i po prostu trzeba mieć inne recepty na to, żeby dalej rosnąć. Czyli Polska jest dzisiaj Hiszpanią, a profesor Balcerowicz wciąż wpisuje recepty dla Botswany. Tak, jest, do Hiszpanii jeszcze nam trochę brakuje, ale jesteśmy oczywiście bogaci od Greków, e, Portugalczyków i doganiamy wszystkich innych w ekspresowym tempie, więc te recepty, o których mówi pan profesor Barcelowicz, myślę, że są fundamentalnie nie, nie, są nieuzasadnione i są szkodliwe dla Polski. Nie możemy prowadzić takiej samej polityki jak 33 lata temu. Mhm. Pisze jeszcze profesor Balcerowicz na Twitterze do, do Was, do tych, którzy podpisali ten list. Tego, kto negowałby prawo ciążenia, traktowalibyśmy jako hochsztaplera albo wariata. A jak należy traktować teoretyków, którzy jako lekarstwo na problemy naszej gospodarki, czyli stakfrację, rekomendują zwiększenie ilości pieniądza? To oczywiście pytanie retoryczne. W innym wpisie na Twitterze pan profesor pisze, Stowarzyszenie Polska Sieć Ekonomii pisze do nowego rządu, że pieniądze są i będą. No jasne, można je pożyczyć lub dodrukować. Polecam listę sygnatariuszy. Uważam, że to ludzie ogłupieni i lub bezwstydni. Wypowiadają się na tematy, na których, w których poznanie nie włożyli żadnej pracy. No to już mi na pierwszy rzut wydaje się to trochę niesprawiedliwa ocena, niefery. nie To są nieprofesorskie słowa i szkoda, że profesor Balcerowicz takich słów używa. Wielu, nie, wielu sygnatariuszy tego listu, łącznie ze mną, zarówno mamy dorobek naukowy, jak i jesteśmy praktykami. Ja od 25 lat zajmuję się praktyczną ekonomią, doradzam krajom na całym świecie, od Polski, Ukrainy po Filipiny, Chiny, Mongolię i Wietnam, i często znam problemy praktycznej ekonomii, myślę, że nawet bardziej niż większość profesorów w Polsce. Ale mówiąc o tej sytuacji, o co chodziło w tym liście? Chodziło o to, żeby dać odpór myśleniu, takiemu fiskalnemu fundamentalizmowi, który mówi o tym, że zawsze trzeba zaciskać pasa, zawsze mamy ciąć wydatki, najczęściej na usługi publiczne, które dotyczą e, najbiedniejszych, że zawsze musimy ciąć również inwestycje. Ja uważam, że jest dokładnie odwrotnie. Polska ma za sobą najlepsze 33 lata w swojej całej tysiącletniej gospodarczej historii, ale jeszcze zachodu żeśmy nie dogonili. Potrzebujemy kolejnych 33 lat szybkiego wzrostu, żeby po Pierwszy w historii ten zachód dogonić, ale nie możemy tego zrobić, nie inwestując w siebie, cały czas zaciskając pasa. My jesteśmy cały czas jeszcze w miarę biednym, szczupłym społeczeństwem. To nie jest na to, żeby ten pas zaciskać, tylko odwrotnie, żeby zainwestować w te kwalifikacje, które są nam potrzebne, w tą infrastrukturę, która jest nam potrzebna, żeby do tej gospodarczej, światowej ligi mistrzów dotrzeć. I jeszcze tutaj ostatnie zdanie. Dzisiaj nasz poziom zakumulowanego kapitału. W całej gospodarce prywatnego i publicznego na mieszkańca to jest raptem jedna trzecia, tylko jedna trzecia tego, co tego kapitału, którym dysponują najbogatsze kraje Unii Europejskiej. Więc my nigdy ich nie dogonimy, jeśli tego kapitału nie zwiększymy, bo inaczej nie będziemy mieli z czym pracować, żeby z tymi najlepszymi konkurować. Czyli ten zawodnik jest szczupły i zamiast zaciskać pasa, powinien wcinać białko, żeby nabrać masy. Masa i forma jednocześnie. I rzeczywiście tak jest. My jesteśmy cały czas bardzo szczupli. Więc to nie jest moment na to, żeby nie, rzeczywiście żeby nie jeść dobrze i żeby nie budować masy, tylko właśnie odwrotnie. Trzeba zainwestować w te muskuły ekonomiczne, które są kluczowe, żebyśmy mogli konkurować z tymi najlepszymi. Musimy wydawać, żeby, by, żeby grać tak jak Real Madryt, to musimy wydawać tak jak Real Madryt, a nie jak Motor Lublin. No piękne porównanie. Myślę, trafia do Państwa serc i umysłów bez, bez pudła. O co chodzi w tym liście? Bo profesor oczywiście z, z, z rzetelną naukową czujnością natychmiast wyłożył Państwu, że redaktor zapomniał powiedzieć, o co chodzi w tym liście. Nie zapomniał, tylko chciałem bardzo dokładnie wyłożyć, o co chodzi w tym liście. To teraz jeszcze Państwu dopowiem, y, jakie są główne tezy tego listu otwartego. Znajdą Państwo bez trudu w internecie. Czas na inwestycje w regenerację. Taki jego tytuł. Z uwagi na kryzysy społeczne i ekologiczne Polska potrzebuje nowego modelu rozwojowego, prowadzącego do państwa dobrobytu. Po drugie, stan finansów publicznych jest znany i wystarczająco dobry, aby spełniać obietnice wyborcze zwycięskiej koalicji. To ważna polityczna deklaracja. Po trzecie, wydatki na usługi publiczne, czyli edukację, naukę, zdrowie, mieszkalnictwo, transport czy ochronę środowiska, to niezbędne inwestycje. W przyszłości po czwarte, należy zadbać o dochody budżetu przez reformę systemu podatkowego w kierunku uczciwej progresji podatkowej, opodatkowania zna znacznych zysków i majątków oraz likwidacji przywilejów dla najbogatszych. To po Kolei, proszę Państwa. Panie profesorze, z uwagi na kryzysy społeczne i ekologiczne, Polska potrzebuje nowego modelu rozwojowego. Jaki to model? Model taki, w którym musimy przejść od tego modelu, który nam dał sukces przez ostatnie 33 lata, bo potem napisałem tą książkę, że dlatego, że Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w Europie od 1989 roku, jako jedyni na całym kontynencie zwiększyliśmy nasze PKB, nasz dochód narodowy na mieszkańca razy trzy. 3. inny... Nie, nie, nie może się pochwalić takim sukcesem. Do niedawna goniła nas Estonia, ale go, estońska gospodarka od dwóch lat się kurczy. Skurczyła się w zeszłym roku i skurczy się w tym. Więc jesteśmy takim szurkowskim Michalupciokiem tego, tego wyścigu kolarskiego na samym jego czele i to się, to się nie zmienia. Ale to też jest model, który polegał na jeździe na gapę, czyli my bogaciliśmy się przez te 33 lata, cały czas importując kapitał, technologię, pomysły z Zachodu. Jeżeli chcemy, żebyśmy byli kiedyś tacy jak Zachód, to nie możemy cały czas do końca naszego życia dalej kopiować. W pewnym momencie musimy przejść od od imitacji do innowacji. Musimy zacząć inspirować świat własnymi pomysłami. Musimy mieć własne towary polskie, które sprzedajemy na świecie, własne usługi, własne marki, i nic jeszcze z tego nie mamy. Przy zaciskaniu pasa nigdy nie będziemy mieć szansy, żeby te zdolności, te kwalifikacje zbudować, żebyśmy z tego, z tego modelu wzrostu. Kopiowania inny, który do tej pory działał i wcale nie powinniśmy się tego wstydzić, nie mówić o jakimś kolonializmie. 150 tysięcy krajów na świecie chciałoby mieć taki sukces i taki model rozwoju jak Polska, ale on nie może trwać wiecznie. Tak samo jak w rozwoju sportowca, na pewnym etapie doganiania peletonu jest nam potrzebny pewien rodzaj treningu, ale jak chcemy być najlepsi i zdobywać złote medale, to potrzebujemy też inny rodzaj treningu. I to jest właśnie ten moment, żeby ten model zmienić. Czy to jest coś takiego, o czym były prezes BZWBK dzisiaj pre? Polskiego rządu. Nazywał pułapką średniego rozwoju, tak? Pułapką średniego wzrostu? To nie jest. Polska już wyszła z tej pułapki średniego dochodu, cokolwiek jej na, nazywać. Middle income trap. Polska już z niego wyszła, bo według szacunków to chodzi o pułapkę dochodu, która się zatrzymuje mniej więcej na poziomie. 30 tysięcy dolarów dochodu narodowego. Polska w tym roku będzie miała prawie 45 tysięcy dolarów i od 2009 roku Bank Światowy klasyfikuje Polskę jako kraj o wysokim poziomie dochodu. Więc wyszliśmy z tej jeszcze pułapki. Ale chodzi o to, żeby teraz nie stać się gospodarką, która. Cały czas jeszcze myślę, będzie doganiać Europę Zachodnią, ale nigdy nie zostanie jej liderem. Ja myślę, że dzisiaj się decyduje to, czy Polska w przyszłości się stanie z Hiszpanią, czyli też nie będzie źle, bo przecież jakość życia w Hiszpanii, hmm. mam jeszcze więcej słońca, jest. Taka, że trudno, trudno narzekać, ale czy będziemy Hiszpanią, która się zatrzymała w rozwoju i nawet 10 lat temu była na poziomie dochodu średniej dla Unii Europejskiej, a dzisiaj jest tylko na, na poziomie 90% rozwoju, czyli się cofnęła w rozwoju, re, relatywnie do innych? Czy będziemy Hiszpanią, czy na przykład będziemy Holandią i Szwecją, która należy do jednych lider, z liderów gospodarczych Unii Europejskiej, które mają znacząco wyższy dochód niż średnia? I to, żeby to się wydarzyło, czyli jesteśmy na tym roztaju dróg, czy później, Będziemy w stronę Hiszpanii znowu to wcale nieźle, dalej będzie trwał polski złoty wiek, bo daj Boże wszystkim ludziom na świecie, żeby żyć tak jak w Hiszpanii. Czy rzeczywiście staniemy się taką Holandią i Szwecją, która ma własne firmy, własne pomysły, która jest liderem technologicznym, która pcha światową cywilizację do przodu. I znowu, jeśli siebie nie, nie zainwestujemy, to pójdziemy drogą Hiszpanii. Najlepsze jest to, że my takie rzeczy potrafimy i że są na to dowody, bo taka gra Wiedźmin na przykład. Ja przepraszam, że wracam ciągle i Państwo znają ten przykład, no ale no to jest unikatowa sprawa, bo to jest coś tak. Co myśmy, to jest, po pierwsze, innowacyjny biznes, bo to jest biznes kreatywny. Po drugie, no bez żadnej pomocy. W sensie to nie jest sztuczny, tylko autentycznie hit na świecie. Właściwie pod każdą szerokością geograficzną ten polski produkt, wyroś, który wyrasta z polskiej kultury, stworzony przez polskich programistów, naprawdę był doceniany. My potrafimy takie rzeczy robić. Po prostu są na to dowody. Zgoda. Ale potrzebujemy tysiąc Wiedźminów, całą armię Wiedźminów, żeby do tej ligi mistrzów gospodarczej. Na świecie dołączyć i nie, i nie wygenerujemy tych Wiedźminów, jeśli będziemy ciąć wydatki na inwestycje, jeśli będziemy ciąć wydatki na edukację. W ciągu ostatnich ośmiu lat wydatki na edukację, czyli jeden z kluczowych fundamentów rozwoju w stosunku do naszego dochodu narodowego, spadły. Więc ten list i, i ta ogromna już rzesza sygnatariuszy właśnie wskazuje na to, że nie możemy nie nie możemy nie doinwestować w naszej przyszłości. Nie możemy, yy, musimy więcej inwestować w edukację, w ochronę zdrowia, w infrastrukturę, yy, w naukowców, w profesorów, w doktorantów. Dzisiaj polscy profesorzy zarabiają... Tr Prawie tyle, co, co kierownik sklepu, więc nie możemy marzyć o tej, ligi, ligi, o tej lidze mistrzów, jeśli rzeczywiście dzisiaj tego modelu nie zaczniemy zmieniać. I tutaj rola państwa jest kluczowa, bo wiele z tych rzeczy, które jest nam potrzebne, właśnie jak wysokiej jakości edukacja, od żłobka przez przedszkole po podstawówkę, po uniwersytety, tam rola kapitału prywatnego, finansowania prywatnego z natury rzeczy jest ograniczona. I to właśnie państwo ma. Inwestować w te kluczowe fundamenty rozwoju, które też pomogą sektorowi prywatnemu i przedsiębiorcom kiedyś ten zachód dogonić. Czyli rozumiem, że taki jeden z postulatów bardzo głośny i konkretny, podwyżki dla nauczycieli, nowy rząd mówi 30, co najmniej 30%, twoim zdaniem to jest dobry pomysł. Tak, tak, tym bardziej, że nauczycielki i nauczyciele, pielęgniarki i cała budżetówka. Ona najbardziej straciła na inflacji i ona relatywnie najbardziej straciła w ciągu ostatnich 8 lat. To jest najbardziej niedoinwestowana część polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa. Mówi się też na przykład o 13 i 14 emeryturach, mimo że emeryci, ich emerytury 12-miesięczne 12 są co roku rewaloryzowane. Więc emeryci w Polsce nie stracili na inflacji, bo ich realna wartość emerytu jest taka sama. A pensje ale, nauczycieli nie. A pensje nauczycieli nie zostały zrewaloryzowane. Więc nauczyciele naj, najbardziej na tym stracili, i to, to jest strzelanie sobie samobuja. Polska przez o, ostatnie 8 lat zaczęła strzelać w nie tą stronę. Zresztą, jak polska reprezentacja, to akurat kolejna dobra analogia, ale rzeczywiście to musimy odwrócić. I, pod, i z, tego, z tego punktu widzenia tak, musimy zwrócić te pieniądze, z te stracone realne wynagrodzenia budżetówce, ale dodatkowo musimy jeszcze więcej zainwestować. Mhm. Bo to nowe pokolenie Polaków musi być wykształcone przez dobrze opłacane nauczycielki. Oczywiście myślę sobie z szacunkiem o naszych seniorach, z szacunkiem o emerytach. No, myślę z czułością o swoich rodzicach, przecież o swojej babci. Serdecznie Was pozdrawiam, kochani. Natomiast mówi się o tym, że te dodatkowe świadczenia, pieniądze na te dodatkowe świadczenia, no po pierwsze, tak jak powiedziałeś, to i tak jest waloryzowane, no bo. Tak jest system, to jest zaszyte w systemie. Po drugie, 13-14 emerytura to, to jest strumień pieniędzy niemały, który płynie w tę, no mówiąc delikatnie, no podkreślam z szacunkiem i czułością Was myślę, ale w, w tę nie najbardziej rozwojową część naszego społeczeństwa. Na przykład w zestawieniu z nauczycielami, czy na przykład w zestawieniu z młodzieżą ci, czy dziećmi. No to jest dość zrozumiałe, intuicyjne porównanie, prawda? Zgada. Populistycznie to oczywiście bardzo zawsze dobrze brzmi, bo jak ktoś powie: Wczoraj byłem w innej audycji, i redaktor powiedział: że No jak, jak można zlikwidować 13 i 14 emeryturę? To wtedy moja mama nie będzie miała pieniędzy na prezenty dla swojego wnuczka. No ale idąc tym tokiem myślenia, to trzeba by powiedzieć, to dlaczego nauczyciele nie mają mieć 13 i 14 pensji? Dlaczego politycy nie mają mieć 13 i 14 pensji? Też kupują prezenty. Dla, też kupują prezenty, też dla swoich dzieci i często i wnuków. Dlaczego prezes TVP nie ma mieć 13 i 14 pensji? Dlaczego nie powinniśmy być innowacyjnym krajem, który w ogóle będzie miał nie 12 miesięcy w roku, ale 14? Hmm. Ja oczywiście upraszczam i ironizuję, ale rzeczywiście to nie emeryci, ale inne... Segmenty społeczeństwa na ostatnich ośmiu latach i na ostatniej ogromnej na tym tsunami inflacyjnym, z którym mieliśmy do czynienia po pandemii, te właśnie części społeczeństwa najbardziej na tym straciły i w naszym interesie jest, żeby, żeby te pieniądze im oddać. Mm -hmm. No dobrze. I kolejna teza z tego listu otwartego. Czas na inwestycje w regenerację. Polecam Państwu ten krótki tekst. Stan finansów publicznych jest znany i wystarczająco dobry, aby spełniać obietnice wyborcze zwycięskiej koalicji. Moje pytanie brzmi, czy wszystkie i które, które najlepsze i najważniejsze o tych niektórych powiedzieliśmy, co jeszcze? Co, co jeszcze by się rekomendował, by zrealizować, by, co byłoby potrzebne, może jakieś małe zmiany, małe pomysły, małe ulepszenia, małe nakazy, czy zakazy, jakkolwiek zwał, czy może jakieś duże reformy? Gdybyśmy mieli się skupić na tym, co teraz nowy rząd powinien zrobić? Duże reformy. Najpierw powiem o tym, Dobrze. że w Polsce mamy deficyt, ale nie mamy dziury. Często w polskich komentarzach. Wybrzmiewa taka teza, że jest jakiś ogromny ukryty dług, jakiś deficyt, o którym nic nie wiemy, że Polska zaraz będzie drugą Grecją, że stoimy na skraju przepaści. To nie jest prawdą. Słuchaj, ale rzuciłem sobie okiem wczoraj na projekt budżetu 2024. Ten projekt ta, ten projekt ustawy został przekazany do Sejmu we wrześniu, i tam jest jak, jak wół stoi: deficyt budżetu państwa w wysokości. No zawsze się pisze: nie większej niż, bo chodzi o ten limit, ale i tak to jest wykorzystywane do końca przecież podkórek. Nie większe niż 160, prawie 5 miliardów złotych. No potężna, to nie jest dziura? To jest potężna kwota, ale mówiąc o finansach publicznych, zawsze trzeba unikać mówienia o kwotach nominalnych, bo one zawsze sprawiają ogromne wrażenie. 165 miliardów złotych, ogromne pieniądze, ale nikt, kto używa takich kwot, nie mówi o tym, że nasze PKB, tak, nasz dochód też narodowy rośnie. też rośnie no, i to jest prawie już 3,5 biliona złotych. To... Czyli dlatego trzeba zawsze mówić o proporcjach. O, i ten no to deficyt... ja czytam, bo mam w tym budżecie, słuchaj tak. tak. Deficyt sektora finansów publicznych według tej metodologii Unii Europejskiej na poziomie 4,5% PKB, czyli porównuje. To do PKB tak. 4,5% PKB deficyt sektora finansów publicznych, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, też wedle definicji unijnej prawie 54% PKB. Rozumiem, że to już jest bardziej taki um, rzeczywisty obraz sytuacji w Polsce. Tak? To jest rzeczywisty obraz, bo właśnie on. We ono obejmuje wszystkie nasze długi, również te długi, które nie są umowane w samym budżecie, czyli długi PFR-u, BGK, BGK, wszystkich innych agencji. Więc to nie jest tak, że one gdzieś są ukryte i ktoś o nich nie wie i że zaraz będziemy drugą Grecją, która ogłosi, że mamy jakąś wielką dziurę. Tej wielkiej dziury nie mamy. Mamy znaczący deficyt w przyszłym roku. Dług też trochę wzrośnie, ale jesteśmy daleko od sytuacji, w której mielibyśmy kryzys. W Polsce dług publiczny to jest raptem cały czas trochę ponad połowę tego, jaka jest średnia dla całej Unii Europejskiej. My należymy do gospodarek w Unii, które mają jeden z najniższych długów publicznych w stosunku do naszego PKB. I proszę pan cały czas pamiętać, my jesteśmy cały czas jednym z naj, najszczuplejszych zawodników w Unii Europejskiej. I to w naszym interesie jest, żeby zarówno zwiększać dochody państwa, jak i wykorzystywać e, dług po to, żeby inwestować tam, gdzie mamy cały czas bardzo duże zwroty. Ale jesteśmy powyżej średniej unijnej, powiedziałeś. Powyżej połowy średniej. Połowy średniej. Powyżej a. połowy średniej. My mamy te, będziemy mieć w przyszłym roku te 53-54% PKB. Tak, jest Unia Europejska to jest 84% rozumiem. PKB. Strefa euro to jest ponad 90% PKB i im cały czas rośnie. Ale no, jeśli dobrze rozumiem y, sposób myślenia profesora Balcerowicza, no to on mówi: czerwona lampka. Okej, okay, może i połowa, ale idziemy w złą stronę. Zatrzymajmy się, bo to jest bardzo niebe niebezpieczny kierunek. Jest różnica między piciem lampki wina. Do kolacji wieczorem, a bycie, byciem alkoholikiem. Więc to, co ja bym proponował, to to, żebyśmy się nie bali tej lampki wina wypić, czyli w tym wypadku korzystać z długu, żeby finansować inwestycje w przyszłość, a do alkoholizmu jest bardzo nam daleko. Ten a krążenie alkoholizm... zostanie poprawione. Tak, i, i samopoczucie i, i jakość życia. Ale mówiąc poważnie, oczywiście nie chodzi o to, żeby się zadłużać i zwiększać deficyt nie z 5 do 15%, bo wtedy rzeczywiście mielibyśmy Grecję. Chodzi o to, żeby po pierwsze używać aktywnie polityki fiskalnej, żeby wspierać naszą gospodarkę. To bardzo, swoją drogą bardzo mało wybrzmiewa to w polskiej debacie, że gdyby nie to, że w tym roku mamy. Deficyt do PKB na poziomie około 5%. Gdyby nie ten deficyt, to w tym roku mielibyśmy recesję gospodarczą. Polska rozwinie się w tym roku według prognoz tylko w tempie około 0,5-0,7% PKB, najniższy poziom od, od wielu lat, oczywiście oprócz pandemii, ale takie gospodarki wokół nas, jak Czesi, Czesi Węgrzy, Litwini, Estończycy i ich gospodarki się w tym roku skurczą. Więc gdyby nie to wsparcie fiskalne, my byśmy się też skurczyli. I w przyszłym roku podobnie, żeby ta koniunktura żeby ona się ożywiła i żebyśmy zaczęli znowu szybko rosnąć, to wsparcie fiskalne jest nam potrzebne. Kluczowe jest nie to, jaki dokładnie będzie poziom deficytu, o ile oczywiście to jest 5%, a nie 15%, tylko będzie jak, pytanie jest, jaka będzie struktura tego deficytu. Na ile pójdzie na 13-14 emerytury, zamiast na 13-14 te autostrady, i no na man. ile z tego deficytu. Sfinansujemy inwestycje w przyszłość, a na ile sfinansujemy konsumpcję? I to są kluczowe pytania dla Polski, a nie straszenie tym, że będziemy drugą Grecją. I dla nowego rządu, bo rozumiem, że jeżeli to pójdzie, ten deficyt pójdzie, te, te pożyczone pieniądze pójdą na 13 i 14 emeryturę, to to zwiększy przy okazji inflację. Jeżeli mamy, to, to mówi profesor Balcerowicz, bo on ostrzega przed stagflacją, czyli przed scenariuszem, w którym mamy, bo mamy bardzo wysoką, wprawdzie spadającą, ale wciąż daleką od celu inflacyjnego inflację, dynamikę wzrostu wzrostu cen mamy bardzo wysoką, mizerny wzrost gospodarczy, o czym sam powiedziałeś. Czyli to jest te dwie rzeczy, to jest ryzyko stagflacji, prawda? Czyli takiego wysokiej inflacji bez wzrostu gospodarczego. No jeszcze profesor oczywiście często o tym powtarza, mówi o płaceniu rekordowo wysokich odsetek za dług publiczny. To też nieprawda. To wszystko jest nieprawda, prawe, że do stagflacji tylko w tym roku będziemy rzeczywiście mieć wolniejszy wzrost, ale to również dlatego, że wszystkie gospodarki wokół nas się kurczą, w tym najważniejsza dla nas gospodarka niemiecka, która w tym roku, w Cały czas tkwi w recesji, a my od tej gospodarki w dużym stopniu zależymy. I w przyszłym roku już będziemy rosnąć w tempie 3% plus, więc trudno mówić o stagnacji dla bogatego kraju, który rośnie w tempie 3% realnie, bo oczywiście uwzględniając inflację jeszcze wyżej. Nie jest też prawdą, że jakoś bardzo dużo płacimy za dług, nawet według najbardziej pesymistycznych prognoz w przyszłym roku będziemy płacić za nas cały dług, czyli koszt obsługi długu z tego do naszego dochodu narodowego, to raptem będzie 2%. Czyli no, jak każdy chyba Polak, nawet nie będąc ekonomistą, zrozumie, że jak wydajemy 2% ze swojego całego dochodu na obsługę długu, no to chyba daleko jeszcze jest od tego scenariusza kryzysu. Znowu, te 2% zawsze byłoby lepiej, żeby płacić mniej i miejmy nadzieję, że w przyszłości stopy procentowe i koszty obsługi długu spadną, ale najważniejsze jest to, co z tymi pieniędzmi zrobimy? Czy zainwestujemy je w 13-14 emerytury i w drugie ostrowieńckie wieże, czy zainwestujemy w edukację, w naukę, w profesorów i doktorantów? No ale to co, Balcerowicz tak bardzo się myli? Pan profesor ma ogromne zasługi dla polskiej transformacji. Myślę, że bez jego reform w 1989 roku z wieloma modyfikacjami, bo ekspost i egzante też w wielu przypadkach wiemy, że ta terapia szokowa była zbyt szokowa. Z drugiej strony wielu ekonomistów w 1989 i 90 roku zrobiłaby to samo, bo Polska wtedy była bankrutem, była taką tonącą łódką, która miała wiele dziur w dnie i trzeba było podjąć radykalne kroki, które podjął profesor Balcerowicz żeby tą gospodarkę uratować, ale Poglądy muszą ewaluować. My naprawdę już nie jesteśmy Botswaną, my naprawdę już nie jesteśmy Surinamem z 89 roku. Potrzebujemy zupełnie innej diety niż wtedy, żeby się dalej rozwijać. No, w tej książce Złoty Wiek Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość? Proszę Państwa, zacytuję fragmencik, już zamykając temat profesora Balcerowicza, ale muszę. Bo Ty piszesz dobrze o Balcerowiczu. Zresztą Państwo słyszeli, że, że Pan Profesor się dobrze o Panu Profesorze wypowiada. I, i Marcin Piątkowski pisze w swojej książce tak. Złoty Wiek, jak Polska została europejskim liderem wzrostu, jaka czeka ją przyszłość? Takie stoją zdania, proszę Państwa. Indywidualności i liderzy mają duże znaczenie. Historia świata wyglądałaby zupełnie inaczej. Bez Napoleona, bez Hitlera czy Stalina. Podobnie jest w przypadku polskiej transformacji. Bez takich osób jak Leszek Balcerowicz czy Grzegorz Kołodko, gospodarczy cud nad Wisłą mógłby się nigdy nie wydarzyć. Zgoda. Teraz porównanie, jak pan wymienił te pięć nazwisk, to, to wolałbym porównać Napoleona z Balcerowiczem i z Kołodką niż pozostałe dwa. No lat. tak, chodziło ci o to, że to są po prostu owagi nazwisk. Tak, zgoda. I, I mieliśmy ogromne szczęście, że mieliśmy takich polityków gospodarczych właściwie przez cały czas trwania transformacji. Tego znowu nie doceniamy, bo ja w każdym demokratycznym kraju jest dosyć naturalne, że krytykujemy naszych liderów, krytykujemy naszych polityków gospodarczych, ale patrząc globalnie i z pewnym takim dystansem, historycznym, geograficznym i emocjonalnym, to my mieliśmy bardzo dobre elity gospodarcze, wykształcone na zachodzie, wie, wiedzące czego chcemy, mające wizję, to zresztą pytałeś mnie na początku, co dalej trzeba zrobić. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, której dzisiaj Polsce brakuje, to to, że nie mamy wizji. Nie wiemy, to tak brzmi bardzo ogólnikowo, co to właśnie znaczy wizja, ale to jest naprawdę ważne, bo Balcerowicz, Kołodko i większość, Polityków gospodarczych przez ostatnie 33 lata wiedziała, czego chcemy. Chcemy wejść do Unii Europejskiej, chcemy wejść do OECD, chcemy wejść do NATO, chcemy stać się częścią globalnej gospodarki, chcemy się otworzyć, zliberalizować, um, um, otworzyć na napływ kapitału zagranicznego. I ta wizja nam bardzo pomagała, bo sprawiała, że całe społeczeństwo było zmotywowane, żeby iść w jednym kierunku. Gdyby dzisiaj zapytać przeciętnego Polaka, czy nawet polityka gospodarczego, jaka jest Jedno zdań, jednym zdaniem, bo nie chodzi o, o rozprawę, jednym zdaniem, jaka jest wizja Polski, jak ta Polska w 2050 roku ma wyglądać, to myślę, że nikt nie jest w stanie tego, na to pytanie odpowiedzieć. Jednym zdaniem. Więc. Co ja proponuję? Mam taki, proponuję taką wizję i chciałbym, żeby w Polsce się ta debata odbywała. Nie tylko o tym, czy będziemy mieć babci, bab, babcine, babciowe, babciowe czy, czy będziemy mieć taką, taką wyprawkę szkolną, czy 300 zł, czy 350 zł. To naprawdę historycznie nie ma żadnego znaczenia. Bo rozumiem, że ty takie jedno zdanie masz. Jedno zdanie, Jedno zdanie to maja, mówię o tej wizji, tak, mam dwa, tak, dwa części. To tak. jest wizja 30 20, brzmi bardzo marketingowo, ale już tłumaczę. 30 to chodzi o to, żeby Polska w ciągu życia kolejnego pokolenia, umownie rzecz biorąc dołączyła do grupy 30 najbogatszych krajów na świecie. Dzisiaj jesteśmy na 43. pozycji i trochę nam brakuje, żeby do tej 30. dołączyć. Przy okazji, gdybyśmy dołączyli do tej 30, to byśmy jako Polacy mieli jakość życia na poziomie 10% najbogatszych ludzi na świecie. Więc tu też można sobie powiedzieć, chcemy być w tym top ten globalnym i przez kolejne 20 lat po, 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 powinniśmy prowadzić politykę gospodarczą, która do tego nas doprowadzi. Druga część tej wizji, 20, to chodzi o to, żeby dołączyć do grupy 20 krajów o najwyższej jakości życia. Bo nie chodzi o to, żeby mieć coraz wyższe PKB, tylko żeby to potrafić przetłumaczyć, przetransformować na wyższą jakość życia. Tutaj na przykład pewnie szokuje wielu nas słuchających i oglądających, że dzisiaj jakość życia według wielu rankingów, na przykład rankingu OECD, pokazuje, że jakość życia w Polsce jest wyższa niż jakość życia w Japonii i w Korei Południowej, mimo że te dwa, dwie kraje, dwa kraje są o jedno trzecie od nas bogatsze. A dlaczego? Z wielu powodów. Koreańczycy po prostu pracują cały tydzień. Od, od niedzieli do niedzieli y, są zapracowani, są zestresowani, mają najwyższy y, na świecie wskaźnik samobójstw i najniższy w historii Homo sapiens, czyli 300 tysięcy lat, najniższy wskaźnik dzietności. Koreańczycy się przestali reprodukować, więc co to, jaki ma sens rozwój gospodarczy, wzrost gospodarczy, jeśli państwo się kurczy i społeczeństwo zanika? Czyli są bogatsi, ale nieszczęśliwi. Tak. Więc dlatego mówię o tej drugiej części wizji, bo nie chodzi o to, żeby maksymalizować PKB jak Koreańczycy, Japończycy, czy nie daj Boże, Singapurczycy, którzy nawet demokracji nie mają, tylko żeby tak to transformować ten wyższy dochód, żeby nam się lepiej żyło, żebyśmy byli szczęśliwsi. I trzecia część tej wizji 30, 20, 10, najtrudniejsza, najbardziej ambitna i mam duże wątpliwości czy nam się uda, to dołączenie do tap ten, mniej więcej umownie grupy 10 krajów na świecie, które pchają światową cywilizację do przodu. I to właściwie od 150 lat to są prawie te same kraje. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Ameryka, od niedawna Korea, Japonia i może w przyszłości Chiny, ale też i Szwecja i Holandia. I teraz dzisiaj cały właśnie się decyduje o tym, to jest właśnie między powiedzmy, balcerowiczem a resztą. Stoimy przed takim dylematem: czy idziemy w kierunku polityki profesora balcerowicza, czyli zaciskamy pasa i myślę, że kończymy tam, gdzie Hiszpania, w najlepszej sytuacji, czy inwestujemy znowu w siebie mając tą nową dietę, nowy, nowy sposób treningu, nowy model rozwoju, żeby kiedyś do tego TAP ten dołączyć. Czyli żebyśmy byli liderem nie tylko, który kopiuje pomysły od innych, ale rzeczywiście tak jak Szwecja i Holandia, albo w dużym, może nawet jak Niemcy, że z czegoś na świecie słyniemy. I w ramach tej wizji, zaraz mogę powiedzieć, co, jakie dokładnie pięć polityk powinniśmy prowadzić, żeby to osiągnąć. Mhm. I zrobimy to, obiecuję, za sekundę, ale chciałbym już tak... Suspense taki. Tak, suspense. Chciałbym już tak definitywnie, proszę Państwa, zas zamknąć wątek profesora Balcerowicza, którego pozdrawiamy, życzymy mu dużo zdrowia e, i pomyślności. To gdybyś miał okazję teraz spojrzeć do tej kamery i coś bezpośrednio do profesora Balcerowicza powiedzieć, po tym, co on mówi o Was i po tym, jaką on receptę dzisiaj wciąż wypisuje, to mówiąc do kamery bezpośrednio do niego, co byś mu przekazał? Bym pozdrowił pana profesora i e, życzył sobie, że pan profesor również... Wziął pod uwagę to, że dzisiaj jesteśmy już zupełnie innym Polską niż w 1989 roku i potrzebujemy zupełnie innych recept na to, żeby nasz większy sukces z ostatnich 33 lat powtórzyć. Bardzo za to dziękuję. To teraz szkicuj te pięć polityk. Więc w ramach tej wizji 30 20, 10, i znowu chciałbym, żeby się. Toczyła debata, żeby politycy gospodarczy, eksperci, Twoi goście, że mówili o tym, jaka ta wizja ma być. Każdy może mieć rzeczywiście inną, chciałbym, żeby ta debata się toczyła. Ja sposobem na osiągnięcie celów tej wizji, czy mój program, to, to byłbym też marketingowo, nazywam ten program 5I, bo chodzi o pięć kierunków reform, które dotyczą instytucji, inwestycji. Innowacji, imigracji i inkluzywności. Łatwo zapamiętać 5I. Od razu widać, że człowiek, proszę Państwa, żyje w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, ten marketing ma, ma w małym palcu i ważne rzeczy potrafi opakować jak należy. Opowiadaj. Łatwo zapamiętać, Wiz wizja 2010 program 5I. Ale mówiąc poważnie, instytucje, zachodnie instytucje. W książce opisuje, pisze o tym, że Polska przez tysiąc lat była gospodarczo zacofana, bo nie mieliśmy tych instytucji. Za czasów pierwszych RP, Pierwsza, pierwsza Rzeczpospolita właściwie nie istniała. To, była, to był zlepek prywatnych księstw oligarchów od Radziwiłów po koniec polskich. Zaraz przed rozbiorem Polski, aparat w Polsce było. Niecałe 250 urzędników. Polska, jako Rzeczpospolita, nie istniała prawie jako, jako państwo. Nie mieliśmy instytucji, nie było sądów, nie było administracji publicznej. To było takie, jak mówi doktor Sowa, fantomowe ciało króla. Nie było tej pierwszej RP. Później byli zaborcy, którzy stworzyli instytucje, i niestety, między innymi, dzięki tym instytucjom osiągnęliśmy pierwsze sukcesy gospodarcze. Jak na przykład Cegielski. Nie byłoby Cegielskiego w Poznaniu, gdyby nie pruskie prawo, pruskie sądy, pruskie banki, pruski dostęp do finansowania. Później w czasie. Drugie RP, próbowaliśmy przez krótki czas te instytucje budować, ale znowu nam się nie udało. Instytucje rozumiane jako otwarte rynki, niezależne banki centralne, kompetentna administracja publiczna, wolny rynek dla wszystkich, przepływ kapitału, ale również i wolne media i demokracja. To są wszystkie takie instytucje, zbiory wartości, które my żeśmy zaabsorbowali właśnie po 89 roku w drodze do Unii Europejskiej. To są instytucje, które sprawiły, że ten sukces osiągnęliśmy. Więc teraz się akurat zmienił rząd i bardzo dobrze, bo wcześniejszy oczywiście osłabiał te instytucje. Od 30 lat, po raz pierwszy tak naprawdę, co najmniej od 500 lat zaczęliśmy budować zachodnie instytucje w Polsce. I teraz nie można ich osłabiać. To my dopiero jesteśmy w, drodze, na, w, dal, na, w połowie drogi, żeby zbudować instytucje, który, którym Polacy ufają. I trzeba zrobić wszystko, żeby nie je osłabiać, ale je wzmacniać. Rządy prawa, Bank Centralny, Trybunał Konstytucyjny, Czyli w i najlepszym interesie Polski, także polskiej gospodarki, także budowania naszych osobistych majątków. No bardzo tu często to mówię. Bardzo serdecznie życzę nam wszystkim, byśmy się po prostu spokojnie mogli bogacić. My, jako obywatele, budować swoje majątki przez to państwo, żeby było bogatsze. Czyli w najlepszym interesie Polski jest na przykład wzmocnienie Unii Europejskiej? Tak. Ty, ty wręcz tutaj tak. piszesz o Unii Europejskiej i Narodów, czy, czy Stanach Zjednoczonych, Europy? O! Piszę o Stanach Zjednoczonych, Europy, bo pracując w Waszyngtonie i pracując też w Chinach, gdzie do niedawna jeszcze mieszkałem i mam już 7 lat doświadczenia z pracy Chinami, patrzę na Polskę i Europę w globalnym kontekście i widzę, że często nasze konflikty wewnętrzne w Polsce, to mówiąc, trochę upraszczając i przesadzając, to są takie walki pigmejów. Czyli z globalnego punktu widzenia to jest jakaś walka ludzi, których reprezentują mniej, mniej niż 1% globalnego PKB i mniej niż 0,5% globalnego społeczeństwa. Więc to my powinniśmy jako naród. Być spójni i mieć właśnie jakąś wizję, do czego dążymy. Oczywiście, że możemy się różnić światopoglądowo co do rzeczy, które są, nie dotyczą gospodarki i najważniejszych naszych celów, na tym polega demokracja, ale w naszym interesie jest to, żeby, żeby dalej się z nami przez te 30 lat kolejnych rozwijać, ale też, żeby wzmacniać Unię Europejską. Europa jako całość w globalnej gospodarce niestety waży coraz mniej. I też, to też temat na osobną i długą dyskusję, dzisiaj się też decyduje o tym, jak będzie wyglądał świat za 50 lat. Czy będzie wyglądał jak Chiny, jak Ameryka, czy jak Europa? Ja jestem przekonany, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby świat wyglądał jak Europa, a nie jak hiperkapitalistyczna Ameryka, w której strzela się do dzieci w szkołach. Teraz przesadzam, ale nie wiem, co o to chodzi. Czy autorytarne Chiny, w których oczywiście nie ma demokracji, w których społeczeństwo jest represjonowane przez, przez własną partię, własny rząd. I Dzisiaj się to też decyduje, więc Polska powinna mieć konstruktywne pomysły na Unię Europejską, a nie tak jak do niedawna, że robiliśmy wszystko, żeby Unię Europejską osłabiać. Oczywiście możemy mieć debatę, co to oznacza wzmacniać Unię Europejską, jak miałaby, jak miałaby wyglądać te Stany Zjednoczone Europy i tutaj jest wiele różnych punktów widzenia, ale z globalnego punktu widzenia Unia Europejska się kurczy, ma coraz mniej do powiedzenia i Polska powinna być tym, aktywnym uczestnikiem dyskusji z własnymi konstruktywnymi pomysłami. Nie z negacją jak do tej pory, że to nam się nie podoba, to nam się nie podoba, tu są ryzyka, że Niemcy zrobią z Polski kolejny land. Nie. My musimy mieć własne pomysły na to, jak ta Unia Europejska powinna wyglądać, żeby ona w, z punktu widzenia interesu całego globalnego społeczeństwa, naszych dzieci i, i wnuków za 50 i za 100 lat, co zrobi, żeby to świat był bardziej, wyglądał bardziej jak Europa, a jak nie, inne, nie tak jak inne kraje. I to są też bardzo konkretne wskazówki dla tych, którzy przejmują władzę w Polsce, dla tych rządzących, żeby o tym wzmocnieniu instytucji, których jesteśmy częścią, pamiętać, by w tę stronę dążyć. A wzmocnienie instytucji wewnętrznych naszych polskich także? No teraz oczywiście musimy powrócić do, musimy odwrócić te pseudo-reformy systemu sądownictwa, które cokolwiek by ktokolwiek o tym nie sądził. Ja, ja zawsze starałem się być obiektywny i mało zacietrzewiony w, spojrzeniu, w spoglądaniu na to, czy w ocenianiu tego, co się gospodarczo działo przez ostatnie 8 lat i uważam, że żadnego, żadnej katastrofy nie było i ogólnie cały czas Polska jest liderem wzrostu gospodarczego. i Tym bardziej, że spoglądasz na to z dystansu, z Waszyngtonu tak. trochę z boku. I, i właśnie dlatego nie czujesz takich ogromnych emocji jak wielu Polaków, którzy na co dzień nie wiem, oglądali TVP tak, Info tak, i tak. pewnie byli sfrustrowani, ich rozumiem. Ale ja jestem oddalony i patrzę na to um, inaczej i rzeczywiście przez 8, ostatnie 8 lat Polska dalej szła do przodu gospodarczo, nie popełniliśmy żadnych wielkich błędów i nie jest tak znowu, że jesteśmy na skraju jakiegokolwiek kryzysu. Nie jesteśmy, ale jednocześnie rzeczywiście nie żyje się tylko PKB. Przecież ważne jest to, i to decyduje również o naszej jakości życia i, jako, i, i poziomie szczęścia i samopoczucia. Nie może być tak, że mamy TVP, które wygląda jak, jak białoruska czy chińska telewizja. Nie może być tak, że mamy sędziów, którzy właściwie nie wiadomo dlaczego są sędziami bo nie wiadomo kto ich e, nominował. Nie może być tak, że tracimy, że nasza najważniejsza instytucja dla rządów prawa Trybunał Konstytucyjny. Cokolwiek by o tych zmianach nie sądzić, ale dwie trzecie społeczeństwa teraz nie wierzy mm. w niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Czyli jest ogromnym błędem polityków. Nieważne, czy mieli rację, czy nie, to nawet jest, nie, nie, nie jest kluczowe. Efekt końcowy jest taki, że dopiero zaczęliśmy budować wiarygodność tej instytucji, a przecież instytucja jest taki abstrakcyjny koncept, czy taki społeczny Społeczna umowa, która mówi, że wierzymy Trybunałowi Konstytucyjnemu, a dzisiaj dwie trzecie Polaków uważa Trybunał Konstytucyjny zupełnie wydmuszką, która nie jest wiarygodna. I to jest, to jest ogromny problem, bo bez takich mocnych instytucji tego Zachodu nie dogonimy. A wielkim skarbem wspólnoty, jaką jest przecież państwo, jest zaufanie. Tak. To, to jest jakiś taki fundament. Tak jak mówisz, to często są abstrakty. Znaczy, my musimy się umówić, że wierzymy w to czy tamto. My musimy się umówić, że ten papierek, na którym jest napisane 100 zł, że za to mogę kupić to lub tamto. To jest rodzaj umowy. Jak nie ma tej wiary i zaufania, to umowa jest bez sensu. I cały system się wtedy załamuje. Więc. Właśnie, my przez praktycznie kilkaset lat tych instytucji mocy nie mieliśmy, bo albo jak w czasie pierwszej RP one w ogóle nie istniały, albo były obce jak w czasie zaborów, albo w czasie drugiej RP mieliśmy za mało czasu, żeby je zbudować. W czasie PRL-u to wiadomo, jakie instytucje były, jedna, jedna partia IKC, i dopiero teraz, właściwie od 500 lat, zaczęliśmy budować własne instytucje. Więc jeżeli ktoś szkodzi tym instytucjom i sprawia, że dwie trzecie społeczeństwa tym instytucjom nie wierzy, to to jest fundamentalny błąd. I nie dotyczy to tylko Trybunału Konstytucyjnego, również na przykład Banku Centralnego, naszego NBP. Nie może być tak, że dwie trzecie Polaków uważa, że niedawne decyzje, to teraz mówiąc już o bieżącej sytuacji, że niedawne decyzje NBP były związane z kampanią wyborczą. Że te wielkie obniżki stóp procentowych we wrześniu i w październiku nie były podyktowane sytuacją ekonomiczną, bo nikt się tego nie spodziewał, tylko sytuacją polityczną. I to są ogromne. Błędy, bo z punktu widzenia niezależnego banku centralnego, tutaj konkretny przykład, można było stopy procentowe obniżyć teraz po ukazaniu się nowej projekcji inflacyjnej i nikt by nic nie mówił, a nie we wrześniu i w październiku, co sprawia, że gro Polaków nagle uważa, że ten NBP właściwie to nie jest niezależny i tylko on odbiera telefony od jednego czy drugiego naczelnika. Co więcej, to były obniżki 75 punktów bazowych, 25 punktów potem w październiku, we wrześniu, w październiku przed 15 października, przed wyborami, a teraz na posiedzeniu w listopadzie obniżki nie ma. Tak jakby, no tak, jakby to było specjalnie zrobione pod wybory. I wysyła to bardzo złe sygnały. Znowu, możemy mieć osobną dyskusję no. ekonomiczną, Jasne. czy to było uzasadnione, czy nie. Ja akurat uważam, że było nieuzasadnione, i gdybym ja był w NBP, to ja bym właśnie poczekał do projekcji e, inflacyjnej. Miałbym dowody, które bym społeczeństwu e, pokazał i powiedział: projekcja nasza teraz mówi, że inflacja będzie wyglądać tak i tak. W związku z tym możemy sobie pozwolić na to, żeby te stopy procentowe obniżyć. Ale nie we wrześniu, jak jeszcze nie było tego wiadomo, i nie w październiku. Zaraz przed wyborami. To jest bardzo konkretny przykład, jak tę umowę społeczną można osłabić. Więc bez tego, bez wzmacniania tych instytucji właśnie w formie umowy społecznej, że wierzymy Trybunałowi, że wierzymy bankowi centralnemu, że wierzymy, że administracja publiczna jest merytokratyczna, kompetentna, to są kluczowe rzeczy dla Polski. Więc ja mówię umownie o tych zachodnich instytucjach, bo właśnie o to chodzi, żeby one były takie niezależne, kompetentne. Co bardzo ważne, bo to o instytucjach możemy bardzo wiele mówić 15 godzin, jak wcześniej przed programem mówiliśmy. Te instytucje zachodnie były kluczowe dla sukcesu gospodarczego wszystkich bogatych krajów i dla Polski. Na świecie z wyjątkiem krajów takich jak Katar czy Arabia Saudyjska, które zarobiły pieniądze na ropie i gazie, krajach wyspiarskich, różnych rajach podatkowych, właściwie wszystkie pozostałe kraje bogate, nawet ich jest tylko 45 krajów na świecie, właściwie wszystkie oparły swój sukces gospodarczy na zachodnich instytucjach bogatych 40, 45 gospodarek to są w ogóle to jest Zachód, ale takie kraje jak Japonia, Korea, Tajwan czy Singapur też osiągnęły sukces dzięki zachodnim instytucjom. Singapur przecież to jest brytyjska kolonia. A Amerykanie napisali konstytucję Japonii, Tajwanowi i Korei. Bez absorpcji tych instytucji, te kraje by też tych instytucji te, tego sukcesu nie osiągnęły. Więc skracając i upraszczając i podsumowując, Polska z tego pięciu i. Nie powinna szukać drogi nie, trzeciej drogi, nie powinna się uwschadniać, nie powinna mówić, że będziemy mieć jakieś własne instytucje. Odwrotnie powinniśmy być nawet bardziej zachodni niż zachód, i mówiąc, że są pewne instytucje, których żaden polityk nie będzie ruszał, i swoją drogą to będzie teraz duże wyzwanie dla nowej koalicji. Czy oni będą w stanie, czy będą mieć na tyle pewności siebie, że powiedzieć społeczeństwu my naprawdę to odwracamy, bo będą, będą też kuszeni tym, żeby przejąć te instytucje dla siebie, więc to będzie dla nich ogromny, myślę, egzamin do zdania, że pokazać społeczeństwu, społeczeństwu, że rzeczywiście ten Trybunał, po jakimś czasie oczywiście, bo to nie jest tak, że mogą tych sędziów zmienić, że po prostu będzie niezależny, że TVP nie będzie białoruska, a będzie bardziej brytyjska i wiele innych różnych rzeczy i chciałbym, żeby to rząd zrobił. Wymieniliśmy wszystkie i? Jeszcze nie, dopiero nie, pierwsze. No właśnie Do, ile mamy. Co z kolejnymi? Co z kolejnymi. Musimy dokończyć tę wizję. Inwestycje, innowacje, imigracja, inkluzywność pozostałe cztery. Szybko o innowacjach, o, o inwestycjach. I to jest w kontekście również tego listu. Polska wydaje, polskie państwo inwestuje w przyszłość tylko cztery złote ze 100 zł naszego dochodu narodowego. Tylko 4 złote ze 100. Znowu, nikt nie musi być ekspertem ani ekonomistą, żeby zobaczyć, że jak 4 złote ze 100 inwestujemy w przyszłość, to coś, nie jest, nie, coś jest nie tak. A rzeczywiście inwestycje publiczne, nawet wspomagane pieniędzmi z Unii Europejskiej, to jest tylko 4% naszego PKB. Więc biorąc pod uwagę to, jak wcześniej powiedziałem, że nasz poziom majątku jako państwo to jest jedna trzecia tego, co na zachodzie, to nie może być tak, że ten zachód dogonimy, jak będziemy 4 złote ze 100 inwestować. Więc tą drugą, tą, tą drugiem i jest apel o to, żeby zrobić wszystko, żeby podwoić, co najmniej podwoić inwestycje publiczne. Gdybym miałbym ja w rządzie, to ja bym rzucił hasło 10%, że do końca naszej kadencji Wydajemy jedną dziesiątą, czyli 10 zł na 100. Wydaje, inwestujemy w przyszłość, poprzez Państwo, inwestujemy w autostrady, w metra, w szybkie tramwaje, ale też i w żłobki, przedszkola, w pielęgniarki, w profesorów, doktorantów i w szeroko pojmowaną, taką kluczową infrastrukturę, fundamenty rozwoju, które Polsce będą potrzebne, i na to nastać, bo to wszystkie na to nas stać, również dlatego, że te wszystkie inwestycje będą wysokorentowne, bo jesteśmy znowu cały czas tym szczupły. Szczupłym chłopakiem, który, który potrzebuje tą masę zbudować, i te kolejne dawki białka to chyba fajna analogia się, się spłacą. I zresztą co ciekawe, wiele mówimy o długu, że właśnie jest zagrożeniem, ale od 20 lat Polska się zadłuża, wydaje wiele pieniędzy z długu na konsumpcję, a nie na inwestycje. Mimo tego, poziom naszego długu dzisiaj w stosunku do PKB jest praktycznie taki sam jak 20 lat temu. Co to oznacza? To to, że mimo jakiegoś tam w cudzysłowie marnotrawstwa, upraszczając, te wszystkie pieniądze, które zainwestowaliśmy w inwestycje, zwróciły się z tak dużą nawiązką, że spłaciły cały dodatkowy dług. Więc. więc Uważam, że chciałbym, żeby nowy rząd pokazał społeczeństwu, jak dojść do tego umownego 10%. Jak nie dojdziemy do 10%, to też będzie ok. Ale chodzi o to, żebyśmy mieli jasność, że do tego musimy dążyć i odpowiednio dostosować politykę fiskalną, a nie odwrotnie, że dostosujemy jakąś cyferkę w Excelu, czyli poziom długu do rozwoju Polski. Odwrotnie. To rozwój Polski jest celem, a polityka fiskalna jest środkiem, żeby ten cel osiągnąć. Rozumiem. Trzecie I. Innowacje. No to dosyć jest oczywiste. Polska wiele zrobiła przez ostatnie 30 lat. Na początku transformacji wydawaliśmy na badania i rozwój 50 groszy ze 100 zł naszego dochodu, czyli 0,5% PKB. Dzisiaj wydajemy już złoty 50. Zł. Czyli trzy razy więcej proporcjonalnie niż wtedy, no ale chyba wszyscy widzą, że raczej oprócz tego Wiedźmina, który też, swoją drogą, niestety, globalną gwiazdą nie pozostał, że mieć tych tysiąc wi Wiedźminów, no to do tego jeszcze bardzo daleko droga. Jeżeli coś możemy skopiować od Koreańczyków, bo przecież nie samobójstw ani, ani wskaźnika dzietności, no to jednak to, że oni przez ostatnie 40 lat inwestowali swoje innowacje, swoje kwalifikacje, swoje badania i rozwój, i dlatego mają Samsung. Dlatego mają Hyundai, dlatego mają LG. Więc Polska powinna pójść za ciosem i znowu postawić sobie cel, że do końca dekady będziemy inwestować co najmniej 2,50 zł, nie 1,50 zł, w innowacje, w nowe firmy, w nowych przedsiębiorczych Polaków. Ale znowu nie tylko Polaków, i tutaj przejdę do czwartego punktu, czyli imigrację. Polska nie, nie, nie stać nas na mod, nie staniemy się sami, z siebie innowacyjni, jeśli nie też nie otworzymy się na innowacyjne umysły z całego świata, bo na przykład ponad, ponad połowa firm, które osiągnęły sukces w Dolinie Krzemowej w Ameryce, czyli w Globalnym Centrum Innowacji, ponad połowa tych firm została założona przez imigrantów to imigranci przywożą z sobą innowacyjne pomysły. Więc nie chciałbym, żebyśmy te, te, te duże pieniądze wydawali tylko na polskie umysły, bo może być tak, że będzie za dużo pieniędzy, a za mało umysłów. Tylko ściągnijmy te mądre pomysły z całego świata. Albo przynajmniej zróbmy tak, żeby po polskie mądre umysły nie wyjeżdżały tak chętnie za granicę Zygoda. dzisiaj. Dowodem na to, o czym powiedziałeś przed chwilą, jest to, że choćby w tej najgorętszej spółce dzisiaj, OpenAI, która odpowiada za czata GPT, tam jest chyba kilkunastu Polaków. W tym jeden z założycieli tego startupu, który Robił to lata temu z Elonem Maskiem, to jest Polak. No my potrafimy takie rzeczy robić. Fajnie, jakbyśmy to robili w Dolinie Lotniczej pod Rzeszowem, a nie w Dolinie Krzemowej w Stanach Zjednoczonych. Zgoda, nawet jedna trzecia. Pra, pierwszych pracowników OpenAI to byli Polacy, więc oczywiście ogromny sukces i zgoda. Zgoda, że nie chodzi tylko o import tych młodych ludzi, młodych inteligentnych ludzi z całego świata. Oczywiście nie wszystkich, bo ci najlepsi będą w Dolinie Krzemowej i na Harvardzie, ale młodych inteligentnych ludzi na świecie nie zabraknie. I oczywiście powinniśmy też ściągać Polaków z zagranicy i też płacić za dobrych naukowców, którzy by przyjeżdżali do Polski, żeby uczyć nową generację nauczycieli i studentów. Więc ta imigracja jest potrzebna z wąskiego punktu widzenia, czyli innowacji, ale również z szerokiego punktu widzenia demograficznej degręgolady, którego jesteśmy świadkiem. Jedną rzecz, którą można powiedzieć o transformacji, o, o słabości czy o błędach transformacji, to jest to, że żeśmy do niedawna w ogóle się nie przejmowali demografią. Jak ten temat w ogóle prawie że do 2015 roku nie istniał, nikt się tym nie przejmował, i doszło oczywiście do tego, że jako państwo, jako społeczeństwo już się kurczymy i w 2050 roku przeciętny Polak, nie biorąc pod uwagę właśnie imigracji, będzie miał ponad 50 lat. I już wtedy nasza wielkość naszego społeczeństwa się skurczy do raptem 32-33 milionów, 38 teraz. Kiedyś rodziło się 700 tysięcy dzieci, kilka dekad temu teraz robi, rodzi się 300 tysięcy dzieci rocznie. I to się za bardzo nie poprawi, bo wszędzie wskaźnik dzietności spada. Nawet w Chinach, no przecież największy sukces gospodarczy w historii ludzkości, Chińczycy w ciągu ostatnich 40 lat zwiększyli swoje, swój dochód narodowy na mieszkańca razy 30. 3, 0. Polska razy 3... Oni razy 30. Mimo tego dzisiaj mają wskaźnik dzietności 1 2, czyli poniżej Polski i im spada w dramatycznym tempie, za chwilę będą Koreą. Więc pokazuje to, że nie wzrost gospodarczy, nie majątek, tylko zmiany kulturowe sprawiły, że ten dziet... wskaźnik dzietności spadł. Oczywiście można wiele zrobić, żeby tą politykę rodzinną wspierać, żłobki, przedszkola i tak dalej, ale już nigdy do tego wskaźnika zastępowalności pokoleń 2-1 nie dojdziemy. Więc co trzeba zrobić? Uważam, że trzeba się otworzyć na mądrą imigrację. Nie tyle tylko na cichą emigrację, tak jak teraz. Za czasów PiSu był zupełny dysonans pomiędzy retoryką, jesteśmy antyimigracyjni, przecież pan naczelnik mówił o, o pasożytach, którzy ci imigranci do Polski mają przywieźć, a cichą imigracją, bo przecież oczywiście napłynęło ponad milion ukraińskich uchodźców, ale też kilkaset tysięcy ludzi z innych krajów, które w Polsce teraz pracują i bardzo dobrze. Ale chodzi teraz o to, żeby mieć Mądrą imigrację i też nie polegają na tym, że sprzedajemy wizy za łapówki gdzieś w Lagos w Nigerii, tak jak do niedawna, tylko że sprowadzamy do Polski młodych, przedsiębiorczych ludzi z całego świata, sprowadzamy ich na polskie uczelnie, na których co najmniej jest 500 tysięcy miejsc dla studentów, bo ta. Ta liczba studentów w Polsce też spada. Kiedyś było ponad półtora miliona, teraz jest niecałe, 1,2, niedługo będzie milion. Więc mamy pół miliona wolnych miejsc na uniwersytet, uniwersytetach. Ściągnijmy te młode Etiopki, młodych Wietnamczyków, młodych Filipińczyków, ściągnijmy ich do Polski. Niech się w Polsce wykształcą, możemy jakimiś małymi jakimi pieniędzmi ich wspomóc i niech po czterech latach z, z tych 5 tysięcy zagranicznych studentów zachęćmy z nich co najmniej 100 tysięcy rocznie, żeby zostało u nas. I wtedy zmaksymalizujemy korzyści ekonomiczne, ale zminimalizujemy koszty społeczne. I ostatnie piąte i: inkluzywność. Rozwój gospodarczy nie ma ekonomicznego, społecznego i moralnego sensu, jeśli nie pomaga wszystkim. Z tego punktu widzenia, na przykład ja zawsze byłem zwolennikiem 500+, mimo że on oczywiście nie spełnił swojego głównego demograficznego pierwotnego celu. celu, czyli zwiększenia dzietności, ale według mnie 500+, ucywilizowało polską transformację. Właściwie to jest, one poprawi, poprawiło to, takie gdyby zweryfikowało, czy odwróciło to takie długoterminowe echo reform profesora Balcerowicza, które sprawiło, że część społeczeństwa czuła, że to nie jest ich transformacja. Tak jak nasze, nasze dochody wzrosły przeciętnie razy 3 w ciągu ostatnich 33 lat, to niektórym, tak jak Tobie i mnie, dochody wzrosły razy 30, a niektórym Polakom wzrosły tylko razy 1 trzecia. I ta 1 trzecia była niezadowolona z tej transformacji. Więc 500 plus było jednym ze sposobów na to, żeby tym ludziom dać udział w tym naszym Prosperity. Dlatego uważam, że ja bym w ogóle zmienił nazwę tego 500 plus na narodową dywidendę i powiedział, że to tak jak akcjonariusze dostałem dywidendę od swojej firmy, tak te 500 plus jest dywidendą inwestowaną w przyszłość. No bo co jest lepszą inwestycją niż, niż inwestycja w nasze dzieci, które z definicji są przyszłością. I wtedy, zamiast, skoro to byłaby ta dywidenda, to zamiast łączyć, zamiast podejmować decyzję ad hoc przed wyborami, tak jak niedawno PiS, który z 500 plus zrobił 800 plus, bo oczywiście przed wyborami chciał zdobyć głosy i pewnie ten nowy rząd zrobi to samo za 4 lata, więc ja bym to zmienił. Ja bym te, te 500, 800 plus połączył ze wzrostem PKB. Czyli co roku byłoby rewaloryzowane, ale wtedy społeczeństwo by wiedziało: OK, ja jestem akcjonariuszem tego państwa, no tej firmy zwanej Rzeczpospolitą. I to, ile będę miał pieniędzy na koncie co miesiąc, gotówce, będzie zależało od tego, jak ta gospodarka się szybko rozwija. Więc uważam, że to jest pomysł na to, żeby z jednej strony wspomagać rozwój gospodarczy, z drugiej zwiększać tą inkluzywność. Co to ta inkluzywność znaczy? Ona nie tylko ma znaczenie moralne, czyli jak gdyby ma znaczenie samo w sobie, ale jest też instrumentem do wspierania rozwoju, bo bez wysokiej mobilności społecznej, czyli bez systemu, w której, w której każdy Polak może osiągnąć sukces bez względu na to, czy się urodził w Warszawie, w Obrzychu czy w Warce. Bez względu na to, jak bogaci są rodzice, jakie mają kontakty i znajomości, musimy mieć cały czas system, który pozwala wszystkim utalentowanym Polakom osiągnąć sukces w życiu. I to się, to się nie uda, jeśli pozwolimy na to, że nierówności dochodowe będą rosnąć, i, że, i, po, i, i społeczeństwo się podzieli na tych na elity i na całą resztę, do tego nie możemy dopuścić, bo takie oligarchiczne społeczeństwo. Yy, w takim oligarchicznym społeczeństwie tkwiła Polska przez większość swojej historii aż do końca II RP i to było jednym z powodów, dla których byliśmy gospodarczo zacofani. Więc nie powtarzajmy teraz tego błędu, że po stworzeniu, po, po PRL-u, to była jedna z tych dobrych spuścizn, Wtedy stworzyliśmy inkluzywne społeczeństwo, w którym co do zasady każdy mógł osiągnąć sukces, nie popełniajmy tego błędu i nie powracajmy do oligarchicznego społeczeństwa z przeszłości. No podoba mi się ten pomysł narodowej dywidendy. Jestem ciekaw, co Państwo o tym myślą. Przeczytam chętnie wasze komentarze pod tym filmem. Zachęcam, by subskrybować kanał, a także by polubić, myślę, bardzo konkretne recepty pana profesora. Narodowa dywidenda to brzmi nieźle, bo też jak pracujesz w jakiejś firmie i na przykład jesteś jakimś w, w, w akcjonariuszem tej firmy, to się bardziej starasz i na przykład będąc otrzymując dywidendę od własnego państwa umowne dywidendy, też się bardziej starasz, na przykład nie oszukujesz na podatkach, dbasz bardziej o ten wzrost gospodarczy, no jest czujesz, że to jest czujesz, że ta wysokość tej dywidendy, czyli coś co ty dostaniesz na konto, zależy też od tego jak ty się osobiście zachowujesz. Z rodz rodzaj patriotyzmu takiego trochę. I myślę, że 500 plus, to też jest w, w dyskusji ekonomistów mało to wybrzmiewa. One naprawdę dało godność jednej trzeciej polskiego społeczeństwa. To trudno, e, trudno mieć zmienną i wsadzić do modelu makro, makro, makroekonomicznego, zmienna, która się nazywa godność. No bo właściwie nie wiadomo, jak, jak ją można no stosować, jak ją zapisać, tak. jak ją wrzucić do regresji. Ale ona jest kluczowa, i, i myślę, że te. Ta gotówka od państwa stała się takim namacalnym do, dowodem, że państwo istnieje. Oczywiście ono istnieje, ale my wiele rzeczy traktujemy jako oczywistość, że mamy, że mamy szpitale, że mamy darmową szkołę, że mamy darmowe uniwersytety, to jest dla nas oczywistość. Ale to, że mamy gotówkę co miesiąc, sprawiło, że wszyscy Polacy wiedzą, że Rzeczpospolita istnieje i że państwo o nich dba. I że te 2% PKB, które wydawaliśmy na, czy wydajemy na 500 plus i później 800 plus, to jest właśnie dobra inwestycja. Inwestycja w budowanie też pewnej takiej spójności społecznej i tego, że. Wszyscy jesteśmy razem, budujemy jedno społeczeństwo, jeden naród. Słuchaj, jak tak ciebie słucham i wsłuchuję się w to, co opowiadasz, to to są, oprócz wizji, czyli pewnych takich dużych pomysłów, są też bardzo konkretne rozwiązania, no i takie gdzieś na pograniczu polityki. czy ty masz też takie pomysły dotyczące polityki gospodarczej. Powiedz proszę, czy ty przypadkiem nie zostałeś poproszony, a może co byś zrobił, gdybyś został poproszony o doradzanie na przykład nowemu rządowi. Może niektóre z Pomysłów powinny tam bezpośrednio trafić do jednego czy drugiego umysłu. Inshallah, jakby powiedzieć, Arabowie. Ale mówiąc poważnie, chciałbym i staram się, choćby rozmawiając z Tobą, ale rozmawiając z innymi, pisząc artykuły, wypowiadając się, chciałbym, żeby politycy gospodarczy i w ogóle społeczeństwo. Na całe, cała nasza Polska, żebyśmy prowadzili debatę właśnie nie tylko o tej wyprawce szkolnej we wrześniu, nie tylko o 50 złotych tu i tam, tylko właśnie o tej wizji Polski i o tych głównych kierunkach naszego rozwoju. Więc znowu, każdy może mieć inną wizję, moja wizja może być zła, ale rozmawiajmy o tym, czy to ma być te 30, 20, 10, czy to 5 i też ma sens, jak powinniśmy to zmienić. Wśród, w ramach tego każdego 5 i są szczegółowe rozwiązania. Musimy się zdecydować, jak, w jaki sposób e, finansować te zwiększone inwestycje. Na ile z długu, na ile z zwiększonych dochodów podatkowych. Jeżeli tak, to, to jak je zwiększyć? Jak up, czy mamy uprogresywnić system podatkowy? Czy mamy rozszerzyć bazę podatkową? Oczywiście tak. E, jak zlikwidować przywileje podatkowe? Jak sprawić, żebyśmy mieli większe dochody, nie, musiał, nie musząc podwyższa, podwyższać podatków? I tak dalej, i tak dalej. To szczegółowo nad tym się trzeba zastanawiać, ale chciałbym, żeby, jeśli politycy go o, rekomenduję, polecam, możesz też to zrobić, żeby przeczytali książkę i różne dodatkowe artykuły, które napisałem. Byłoby oczywiście miło, gdyby się odnieśli do tych pomysłów i gdyby zaproponowali własne. Oczywiście w ramach kampanii tych wielu pomysłów powstało, wielu z nich różne. Te pomysły są różnej jakości, od taki, które bym wsparł i taki, który bym nie, 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 nie zaproponował. Ale ważne, żeby, żeby to też były szersze pomysły. Właśnie mi brakuje tej. Opowieść o Polsce. Opowieść o Polsce, ta nowa wizja i te właśnie główne kierunki. My za bardzo żeśmy się na tych wybrawkach szkolnych skupili i, i, i za bardzo zbyt głęboko jesteśmy w lesie. Patrzymy na, 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 na drzewa, a nie na las. Więc chciałbym, żebyśmy troszeczkę, żeby po, polityka gospodarcza nie tylko polegała na tym, czy jaką podejmie decyzję NBP w przyszłym miesiącu, jaka będzie projekcja inflacyjna, czy deficyt będzie 5,2 czy 5,3, bo historycznie to nie ma żadnego znaczenia. Musimy powrócić do tej dyskusji narodowej, jaką chcemy, jak ta Polska ma wyglądać, przynajmniej gospodarczo, bo światopoglądowo to jest inna dyskusja. W 2050 roku, kiedy nasze dzieci już dorosną. No ale jak mawiał Bill Clinton, gospodarka głupcze. To jest coś, co, co buduje siłę państwa, prawda? Pieniądze, gospodarka, moc gospodarki. Nie jestem absolutnie pewien, czy pan premier Donald Tusk ogląda Didaskalia. Może oglądają ludzie, którzy są blisko pana, pana premiera. Może panowie Grabiec, Kierwiński, Graś, czy Sienkiewicz. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i, i zechcieliby podpowiedzieć nowemu premierowi. Te wizje i tę powieść. Rozumiem, że jakby Donald Tusk zadzwonił do Marcina Piątkowskiego, i powiedział panie profesorze: Oglądałem Skali, świetne rzeczy pan opowiadał. Może byśmy. Najlepszy, program, Najlepszy w program w internecie, tak. Może byśmy napisali w sumie jakiś taki nowy plan dla polskiej gospodarki. No, tylko się proszę nie upierać, żeby nazywać to planem Piątkowskiego. Nazwiemy to trochę inaczej. Odebrałbyś taki telefon i poszedłbyś do kprm u na, na rozmowę, na kawę? Oczywiście tak, i wtedy moglibyśmy to nazwać planem Tuska, bądź jakkolwiek inaczej, bo chodzi o to, żeby ten gospodarczy złoty wiek, który pierwszy raz trwa w naszym. Naszej historii. To jest prawdziwy złoty wiek, dlatego, że nasz poziom dochodu, jakość życia, dystans do, do Europy Zachodniej, z którą się porównujemy, jest najmniejszy w naszej historii. Nawet w XVI wieku, w, tyby, w tym niby wtedy złotym wieku, już wtedy ten dystans do zachodu był większy niż teraz. Więc ten złoty wiek trwa, ale dopiero za nami jest koniec początku. I zrobiliśmy w najlepszym wypadku dopiero połowę drogi, żeby wykorzystać największą szansę w historii, żeby ten zachód wreszcie dogonić. Więc nazwijmy to planem Tuska, planem Grasia, planem PO, planem koalicji, cokolwiek jest marketingowo się dobrze sprzeda, ale właśnie nie najbardziej zależy na tym, żeby ten złoty wiek co najmniej. Trwał jeszcze przez kolejne 33 lata, albo żebyśmy się reformowali przez kolejne 33 lata, żeby ten złoty wiek stał się rzeczywiście wiekiem. Nie tylko 33 lata, tylko 100 lat, żebyśmy do, do końca nawet tego wieku rzeczywiście się rozwijali szybciej. Kto wie, będzie trudno dogonić, będzie trudno przegonić Niemcy i Francję, ale powinniśmy robić wszystko, żeby to się udało. Drogowskaz jest jednoznaczny, czyli jesteś gotowy pracować dla Polski? Cały czas myślę, że wszyscy jesteśmy gotowi, i każdy, uważam, że obowiązkiem każdego naukowca, eksperta, polityka gospodarczego jest to, żeby cały czas myśleć o tym. To jest właściwie nasz, nasz, nasz obowiązek i dzielić się pomysłami, inspirować debatę publiczną. Nie wszyscy, nie, niekoniecznie, mamy, nieważne czy mamy rację, czy nie, chodzi o to, żeby te pomysły cały czas powstawały. W Polsce też. Mówimy o tym, że często narzekamy na ten nasz model rozwoju, że jest kolonialny, że jest, że jest zależny, że to jest właśnie jazda na gapę, o czym ja sam mówię. A brakuje mi właśnie takiej dyskusji o tym, ok, to co dokładnie zmieniamy? I nie takimi małymi rzeczami, że tutaj sprowadzimy kolejnego Mercedesa do Wałbrzycha czy Toyotę. Do Wabrzycha czy Volkswagena do Poznania. To wszystko trzeba robić, ale to są małe rzeczy. Powinniśmy mieć właśnie tą, tą szeroką, narodową dyskusję, jak ta Polska ma w przyszłości wyglądać i dopiero wtedy decydować, jaki ten deficyt ma być i dlaczego, a nie odwrotnie. Dzisiaj się skupimy, skupiamy na deficycie, a nie na wizji. Panie premierze, kieruję słowa do Donalda Tuska. Nie wiem, czy pan pamięta. Mieliśmy jakiś czas temu sposobność spotkać się i trochę porozmawiać. Gdyby pan znowu znalazł czas, to serdecznie zachęcam, bo na tym fotelu chętnie bym pana ugościł i posłuchał o tej wizji, tej opowieści o Polsce, prawda? O tym, jak Polska mogłaby się bogacić. Pytam o to, czy jesteś gotowy pracować dla Polski, bo na co dzień dzisiaj pracujesz w Waszyngtonie I też od razu państwu powiem, ta rozmowa może trochę krótsza niż zwykle, niż państwo przyzwyczajeni, bo człowiek zajęty na chwilę w Warszawie, mnóstwo obowiązków, za chwilę wykład w Akademii Leona Koźmińskiego. Zatem ta rozmowa troszeczkę krótsza. No i do Waszyngtonu będzie trzeba niedługo wracać. W Waszyngtonie doradzasz innym krajom, tak? Tak, w Waszyngtonie pracując w jednej z międzynarodowych instytucji finansowych. Od doradzam rządowi Chin i Wietnamu, i moim zadaniem jest. Dzielenie się wiedzą, ale również diagnozowanie wyzwań i problemów, analiza tych problemów, i później proponowanie rozwiązań, co zrobić, żeby sektor prywatny w tych dwóch krajach, Chinach i Wietnamie, rozwijał się szybciej. Czyli jak poprawić klimat dla biznesu, jak ściągać kapitał zagraniczny, ale też promować kapitał rodzimy, rodzimy jak absorbować technologię bądź inwestować w innowacje, jak jak zazieleniać przemysł. Więc to jest bardzo inspirująca praca i też pod wieloma względami się czuję bardzo uprzywilejowany, że mam bezpośredni kontakt z rządami tych krajów i na co dzień nie tylko jestem teoretykiem i akademikiem, tak jak zarzucałby mi to pewnie profesor Balcerowicz, ale na co dzień jestem. Um, Częścią polityki gospodarczej, czy debaty o polityce gospodarczej i o konkretnych rozwiązaniach w tej polityce gospodarczej w tych dwóch krajach, a wcześniej wielu innych. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś w bezpośrednim i stałym kontakcie z rządem Chin? Jako jeden z um, ekonomistów, tak, cały czas nas, moim zadaniem jest to, żeby wsłuchiwać się w potrzeby. Między innymi rządu chińskiego i doradzać, starać się mieć dobre pomysły dla tamtejszej gospodarki. To chyba nie jest szerokie grono na świecie takich osób z bezpośrednim kontaktem w, w, u najważniejszych osób w Pekinie. Myślę, że to jest bardzo małe grono, i to jest może nie wiem, 10 bądź kilkanaście osób, i to grono na całym świecie się zmniejsza. Dlaczego? Bo Chiny myślę, że ze szkodą dla siebie nie tylko są. Izolowane w coraz większym stopniu przez Amerykę i Zachód, ale też się same izolują i sądzę, że to też odczuwam nawet w pracy na co dzień. I myślę, że to jest szkodliwe dla Chin. Zobaczymy, co dalej. Mieszkałeś w Pekinie? Tak, mieszkałem przez 4 lata, między innymi mając okazję bezpośrednio opracować rządem e, Chin. To było oczywiście fascynujące bezpośrednie doświadczenie, zrozumienia, jak od wewnątrz działa gospodarka chińska. To temat na osobną dyskusję, naprawdę, żeby Chinach opowiedzieć, jak ta gospodarka działa, to zupełnie jest inne zwierzę niż to, co nam się wydaje. I ogólnie jest mało rzeczy, które możemy od Chin replikować. To jest tak inna gospodarka e, zarządzana przez jedną partię, która jest. E, właściwie jedną wielką korporacją, która ma 90, 90, 95 milionów członków i która zarządza ogromnym krajem, miliard 400 milionów ludzi, więc bardzo mało rzeczy, bardzo mało recept, bardzo mało wniosków można wyciągać z rozwoju chińskiego dla na przykład dla Polski i dla Europy, ale jeden wniosek, który ja wyciągam i to jest drugie i, to są właśnie inwestycje. Jedną z kluczowych, z kluczowych źródeł sukcesu Chin Właśnie 30 razy zwiększyli PKB na mieszkańca, i teraz są drugą, a niedługo będą pierwszą, największą gospodarką na świecie. Było to, że oni wystartowali z bardzo niskiego poziomu kapitału. Chiny były oczywiście bardzo biedne 40 lat temu, ale przez ten czas inwestowały w siebie co roku ponad 40% PKB. Ze 100 złotych dochodu, czy 100 juanów dochodu, inwestowało ponad 40 juanów w przyszłość. My inwestujemy 4 złote w przyszłość. Więc Mówiąc o inwestycjach publicznych, same inwestycje publiczne w Chinach to jest 20% PKB, czyli proporcjonalnie do PKB pięć razy więcej niż Polska. Więc Chiny się osiągnęły tak fenomenalny sukces, bo przez te 40 lat wybudowały najlepszą infrastrukturę na świecie. Ktokolwiek niedawno był w Chinach, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Te, te, te szybkie pociągi, to że, że metro w Pekinie buduje się co roku 50 km metra. Więc jak ja wracam do Warszawy i widzę, że to się buduje pół kilometra metra na rok. No to jestem szokowany, jak, jak, jak my sami zbijamy sobie samobójcze gole. Więc jedną z rzeczy, które może, moglibyśmy się nauczyć od Chin, to właśnie to, że my dalej jesteśmy na, na tak relatywnie niskim poziomie rozwoju infrastrukturalnego i cywilizacyjnego, że powinniśmy od nich się właśnie nauczyć, że możemy inwestować więcej i że te inwestycje się zwrócą. Mhm. Opowiedz trochę jeszcze na koniec o tych taksówkach w Pekinie. Taksówki w Pekinie są wszystkie już elektryczne. Jest rząd um, Pekinu, może nie rząd, bo to źle powiedziane, sekretarz partii w Pekinie, bo burmistrz, prezydent. Pekinu ma o wiele mniejsze znaczenie niż sekretarz partii. Sekretarz partii jeździ samochodem z rejestracją 0,1, a burmistrz z 0,2. Więc to, to sekretarz partii podejmuje ostateczną decyzję i w Pekinie jeździ się tylko taksówkami elektrycznymi, wszystkie mają zielone rejestracje. I co ciekawe, to jest marka samochodu, nazywa się Beijing, czyli Pekin po angielsku i po chińsku, bo to jest marka samochodu, która została sfinansowana przez lokalny rząd Pekinu żeby obsługiwał Pekin. I co ciekawe, takich marek samochodów, samochodów elektrycznych w Chinach jest teraz 500. Prawie, może nie, nieco, nie, każdy, nie każde duże miasto, ale praktycznie każda prowincja zainwestowała w co najmniej kilku producentów samochodów elektrycznych. Czyli Chiny mają 500 IZER. Różnica jednak jest taka, że u nas od pięciu lat się o tej izerze mówi. Tam już te, jest już 500 IZER, który jeździ fizycznie po autostradach. Więc tutaj też jest, to też jest dobry przykład na to, że państwo bardzo często może i powinno grać aktywną rolę w gospodarce. Chiny nie byłyby już teraz liderem globalnej produkcji elektrycznych samochodów. Na koniec października, według najnowszych danych. Prawie 40% nowo sprzedanych samochodów w Chinach to są samochody elektryczne. 40% i mówimy tutaj o milionach samochodów elektrycznych. W Polsce się pewnie sprzedało 400. Więc to pokazuje, że my z sekundy na sekundę tracimy konkurencyjność w jednym z najważniejszych przemysłów przyszłości, czyli samochodów elektrycznych. Myślę, że skończy się na tym, że Europa za, zablokuje import samochodów elektrycznych w Chinach, bo oni już teraz ich produkują miliony, uczą się na tej produkcji, bo innowacje nie polegają tylko na tym, że się ma noblistę, które coś nowego wymyśla. Innowacje polegają też na tym, że się usprawnia proces produkcji. Tu inaczej dokręcając śrubkę, tutaj korzystając z nowego robota, tutaj i przesuwając pracownika przy linii produkcyjnej, Chiny już tych samochodów elektrycznych produkują miliony i będzie bardzo, bardzo trudno ich kiedykolwiek w przyszłości pokonać. Mm, mm, powiedz proszę, Chiny są z Twojej perspektywy krajem niebezpiecznym? Czy ta sytuacja w regionie z perspektywy człowieka, który tam bywa, który zna doskonale ten region, to jest kraj, w którym, tak jak czasami słyszymy, może wybuchnąć kolejna wojna światowa? Myślimy sobie o Tajwanie, tam na Morzu Południowochińskim może się coś niebezpiecznego wydarzyć? Ty dostrzegasz takie ryzyko, traktujesz poważnie takie prognozy, Czy nie. Dostrzegam takie ryzyko, ale uważam, że oczywiście jakakolwiek wojna byłaby tragedią nie tylko dla Chin, nie tylko dla Ameryki, bo przecież to byłaby, Ameryka byłaby głównym przeciwnikiem, i ale to tragedią dla całego świata. Myślę, że żadna wojna. Nie ma uzasadnienia. To tak ład, ładnie powiedziane, ale my nigdy z własnej woli nie powinniśmy szczynać. My, jako Zachód szeroko rozumiany, nie powinniśmy z nikim szczynać żadnej wojny, nawet jak z kim się ideologicznie nie zgadzamy. To nie jest wystarczająco powód, żeby się nawzajem zabijać, i mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Oczywiście powinniśmy konkurować ekonomicznie, również dlatego, że jak mamy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy nasze dzieci mają żyć w świecie zdominowanym przez Chiny, Amerykę. Czy może nie Europę, ale Zachód, no to odpowiedź jest dla, dla nas dosyć oczywista. Więc powinniśmy konkurować z Chinami, powinniśmy y, zastanawiać się na przykład nad dostępem do najnowszych technologii, ale co do zasady, y, nie powinniśmy stawać okoniem. W stosunku do rozwoju Chin, niech oni się bogacą. Chodzi o to, żeby się, żeby się Chiny bogadziły, ale niekoniecznie, żeby technologicznie kiedyś zdominowały świat? No to na koniec, ponieważ jakby rozmawiamy w momencie, w którym rzeczywiście można wciąż szkicować te plany, pomysły, ta, ta, ta koalicja nowa się kształtuje, ten nowy rząd jeszcze nie wyłoniony, ale jakby wszyscy mamy taką nadzieję, trochę na nowe otwarcie. No w tym sensie, że to jest naturalne. Nieważne, kto jak głosował, każdy się zastanawia, jak ta nasza rzeczywistość w Polsce może wyglądać w kolejnych latach, a na pewno miesiącach. I jakie byłyby takie. Z Twojej perspektywy, człowieka, któremu zależy na wizji, który ma, no, ma w sercu Polskę i próbuje publicznie doradzać, co zrobić, by Polska się szybciej rozwijała, jakie byłyby takie kluczowe decyzje, co, co kontynuować, co wprowadzić, co zatrzymać? Gdybyś miał doradzić w kilku słowach tak publicznie polskiemu rządowi, jeśli chodzi o pierwsze decyzje gospodarcze? Nie, pier, po pierwsze, nie zubażałbym dochodów państwa, nie, 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 nie ciąłbym dalej podatków. Myślę, że polski ład to już zrobił. Dzisiaj polski ład skończył się. To była pewna taka katastrofa, bo na, celem Polskiego Ładu cel był szczytny, miał zwiększyć progresywność systemu podatkowego, to znaczy, żeby bogaci Polacy płacili relatywnie więcej w stosunku do swoich dochodów, a biedniejsi mniej. Został tak katastrofalnie zaprojektowany, że skończyło się neoliberalną obniżką podatków dla wszystkich. Za co teraz płacimy? Bo dochody państwa w 2022 roku było 3 punkty procentowe PKB niższe niż 2021 i pod tym względem byliśmy drugim krajem w Unii Europejskiej, którego dochody państwa najbardziej spadły. I uważam, że to zubaża państwo. Jeżeli my mamy znowu, powracamy do tej analogii budowania masy, jeżeli my uważamy, że państwo Musi grać kluczową rolę, żebyśmy do tej globalnej Ligi Mistrzów, tej gospodarczej Ligi Mistrzów kiedyś dogonili, to nie dołączyli. To nie może być tak, że my w tym samym czasie zaciskamy tego pasa i obniżamy nasze dochody. Więc ja bym nie, obniż nie podwyższył kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy. Bo po pierwsze, będzie nas to kosztować 14 miliardów złotych, które których, które powinniśmy zainwestować gdzie indziej, właśnie w edukację, w innowacje, w inwestycje i, 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 i w imigrację, sprowadzanie młodych ludzi do nas. Ale nie tylko, że stracimy te 40 miliardów złotych, te 40 miliardów złotych zostanie w dużym stopniu wykorzystane przez najbogatszych Polaków. Według badań niezależnych instytucji, na przykład CNA ze Szczecina, z nich jasno wynika, że gro. Tych 40 miliardów zostanie w kieszeniach najbogatszych Polaków, moich kolegów i koleżanek, które pozdrawiam z Wilanowa, których bardzo lubię, ale oni nie potrzebują tych 5 tysięcy złotych miesięcznie więcej, bo już dobrze zarabiają, a ktoś, kto zarabia 1500, no może kwotę minimalną, kto zarabia o wiele mniej, nic na tej reformie na tej nie skorzysta. Więc ona jest szkodliwa z dwóch punktów widzenia: Zubarza państwo i zwiększa nierówności dochodowe. Popatrzyłbym też na stronę wydatkową. Uważam, że 13 i 14 emerytury nie są uzasadnione. Zamiast 13 i 14 emerytury, właśnie bym budował 13 i 14 autostradę. Ci, którzy mówią o tym, że przez to emerytom się należy, oni są biedni. Poziom ubóstwa wśród emerytów jest niższy. Niż wśród innych części społeczeństwa. I gdyby stosować taką właśnie analogię, że każdy ma mieć 13 i 14 emeryturę, no to pytanie jest, dlaczego nauczyciele nie powinni mieć 13 i 14 pensji, dlaczego politycy nie powinni mieć 13 i 14 pensji i ty i ja, dlaczego nie powinniśmy mieć 13 i 14 pensji. Więc myślę, że. Część wydatków jest nieuzasadniona i jest duże, i zarówno jest duże miejsce do tego, żeby nie tylko nie obniżać dochodów państwa, ale je podwyższać, na przykład upraszczając podatki. To oczywiście brzmi tak populistycznie, każdy jest za uproszczeniem, ale ja się też zgadzam, że jest dużo miejsca do uproszczenia podatków, zlikwidowania przywilejów podatkowych, rozszerzenia bazy i tu jest bardzo wiele do zrobienia po stronie dochodowej. Ja bym może też zaproponował wprowadzenie składki obronnej, po stronie dochodowej, skoro my jako społeczeństwo zgodziliśmy właściwie zgadzamy się do tego, bo jest bardzo mocny społeczny konsensus, że do końca dekady musimy wydać kilkaset miliardów złotych na zbrojenia. Na wzmocnienie polskiej armii. Wszyscy do tego się zgadzamy, chociaż ja bym wolał, żeby wydaje na coś innego, ale zgadzam się, nie mamy wyboru. Takie czasy, taka geografia. Tak, nie będziemy ryzykować, żeby Putin z nami chciał, żeby nas atakował. Więc musimy te pieniądze wydać. Ale jeżeli będziemy mieć teraz trwałe wydatki do końca dekady, no to powinniśmy mieć też trwałe dochody. Więc jeżeli my jako społeczeństwo rzeczywiście uważamy, że powinniśmy inwestować w armię, no to niech na te 7 lat, które nam pozostały do końca dekady, Opodatkujmy się taką składką narodową, 1-2% do, dodatkowych dochodów PKB dokładnie by sfinansowało te wydat dodatkowe wydatki. Podwyżki dla nauczycieli 30% jesteś na tak? Tak. Dla budżetówki 20%? Tak. Też. A co byś zrobił z CPK, centralnym portem komunikacyjnym? Ja bym go zachował, ale dla mnie CPK, ja popieram ten pomysł, ale ja go widzę inaczej niż ci, którzy mówią o CPK. Ja widzę CPK nie tylko jakieś jedno lotnisko i tutaj się eksperci mogą kłócić, czy ono jest uzasadnione, czy nie. Ja widzę CPK tylko jako mały element zupełnie, duże, zupełnie innego cywilizacyjnego projektu, w którym Polska między Łodzią a Warszawą buduje nowe przemysłowe serce Europy. Coraz o czym? Co mam na myśli? Z powodu między innymi... Napięć geopolitycznych i również pandemii, dochodzi teraz na świecie do restrukturyzacji łańcuchów dostaw i produkcji i do zmiany strumienia kapitału zagranicznego. Co roku inwestu... kapitał zagraniczny na świecie inwestuje 1,4 biliona dolarów, i z tego teraz kilkaset miliardów dolarów rocznie. Szuka nowego miejsca do zainwestowania, bo już nie chcą tego inwestować w Chinach. Najnowsze dane z ostatnich kwartał pokazują, że pierwszy raz w historii Chin bezpośrednie inwestycje w Chinach stały się negatywne czyli odpływa więcej kapitału zagranicznego w Chin niż do niego napływa. Pierwszy raz do 1978 roku więc kilkaset miliardów dolarów rocznie teraz na świecie szuka nowego miejsca, bezpiecznej przystani. Więc zróbmy tak, żeby to Polska była tą przystanią. I znowu nie chodzi o jakiś tam mały CPK w Baranowie. Wykupmy, jako państwo, jeżeli ktoś chce ambitne projekty, zróbmy ustawę, wykupmy wokół autostrady między Łodzią i Warszawą, wykupmy 5 kilometrów ziemi po jednej i po drugiej stronie, zróbmy z tego parki przemysłowe, sprowadźmy te Globalne nowoczesne firmy półprzewodników, bi bi biotechnologii, sztucznej inteligencji, zbudujmy dla nich tam działki przemysłowe, żeby oni na gotowe mogli przyjść. Wokół tego zresztą, nie żeby było tak, że ktoś z Łodzi z Warszawy musi dojeżdżać, zbudujmy nowe niskoemisyjne miasta XXI wieku. Znowu, jeżeli mamy myśleć Wizjami, no to nie bójmy się takiej wizji. Zbudujmy tam nowe miasta, przy okazji rozwiążemy problem mieszkalnictwa i tego, że kilkaset tysięcy Polaków tego mieszkania nie może kupić, bo, bo tutaj, gdzie siedzimy, mieszkanie kosztują 500, 15 tysięcy złotych za metr. Zbudujmy te mieszkania między Łodzią a Warszawą, tak, żeby one kosztowały 5 tysięcy złotych za metr. Więc skracając i podsumowując, dla mnie CPK to jest tylko mała część cywilacyjnego projektu, mógłbym to nazwać drugą gdynią, tak jak pierwsza gdynia była za drugi RP, to byłaby nasza druga gdynia. W której w tym obszarze budujemy CPK, budujemy szybką kolej. Niedawno byłem w Chinach i rzeczywiście jechałem 1200 km, przejechałem w niecałe 6 godzin, jadąc ze średnią prędkością 305 km na godzinę. Może nie ze średnią, ale w pewnych momentach przynajmniej z taką prędkością, coś nieprawdopodobnego. Więc chciałbym, żeby takie szybkie pociągi też w Polsce były. I stwórzmy wokół tego takie serce przemysłowe, o których powiemy, my, Polska, jesteśmy krajem. Sukcesu gospodarczego, czym świat niestety cały czas nie wie, i przyjdźcie teraz do nas. To jest bezpieczna przystań. To nie jest Rosja, w której kiedyś te pieniądze wam zabiorą, bo właśnie im Putin zabrał. To nie jest Chiny, które kiedyś, kiedyś wam mogą w przyszłości zabrać. Tutaj zawsze będziecie bezpieczni, damy wam działki, damy wam dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, damy wam wszystko, co jest wam potrzebne, żeby wasz biznes tutaj na kolejne 50 lat się rozwijał. Niezwykle inspirujący człowiek. Muszę to Państwu przyznać. I właśnie od tego jest program Didaskalia. Także od porywających wizji. I mogę powiedzieć, to jest niezwykła od. od człowiek, niezwykle. To jest jak naczelnik w TVP Info. Pod... Ja? Nie ty. To tak to się składa, że to słuchaj wszystko z serca, z głębi serca, nie jest napisane na karteczce i nikt mi tej tak. karteczki nie podał. Na szczęście. Nie tak? wygłaszasz orędzia. Nie wygłaszam orędzia, ale chwalę, bo jestem po prostu pod wrażeniem i myślę, że państwo także. Jeśli tak jest, to proszę zostawić komentarz i zgodzić się ze skromnym redaktorem lub, lub też nie im pomyśleć, napisać, co, co myślą państwo o pomysłach profesora, odważny, intelektualny, prawda? No, bez wątpienia tak można o nim powiedzieć. no Jestem pod wrażeniem i bardzo dziękuję, że znalazłeś dziękuję czas na spotkanie z, z widzami programu Didaskalia Doktor habilitowany Marcin Piątkowski, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, ekonomista Międzynarodowej Instytucji Finansowej z siedzibą w Waszyngtonie i my nie podajemy tej nazwy, nie dlatego, że profesor się wstydzi, tylko dlatego, że nie chce, że mówi tutaj głosem profesora Akademii Leona Koźmińskiego, a nie reprezentuje tę instytucję, zresztą, którą państwo bez trudu wygooglają, tak naprawdę, gdzie gdzie pracuje na co dzień w Waszyngtonie profesor Piątkowski, prawda? Wypowiedziałam się jako polski akademik, polski ekonomista, któremu zależy na tym, żeby ten złoty wiek jak najdłużej trwał. A dlaczego jeździ i kogo reprezentuje w tych Chinach, w tym Pekinie, komu doradza? To państwo za chwilę sobie wygooglają. W przeszłości był wykładowcą na Harvardzie, głównym ekonomistą PKOBP, czy ekonomistą w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem i bardzo dziękuję za to inspirujące Dziękuję spotkanie. bardzo Tobie, dziękuję wszystkim słuchającym i oglądającym nas i mam nadzieję na kolejne rozmowy. Szanowni Państwo, zachęcam, by subskrybować kanał, by polubić tę rozmowę i by ją skomentować. Dziękuję za Wasz czas i uwagę. Serdecznie pozdrawiam, Patrycjusz Wyżga. Do kolejnego spotkania w programie Gideon Skalia. Tymczasem.